Szanowni Państwo, pragnę podziękować za cały ten czas, kiedyście mi towarzyszyli. W zasadzie jest to nasze ostatnie spotkanie, dlatego zechcę przekazać słowa szacunku i uznania dla wszystkich, z którymi się spotkałem, którzy zgłaszali trudne, różne problemy, ale również wyrażali słowa akceptacji dla mojej postawy i moich poglądów. Jestem pod wrażeniem wczorajszej debaty telewizyjnej w Białymstoku. Była to trzecia taka debata. Radio Suwałki, Radio Białystok, Telewizja Regionalna Białystok. No i trzeci raz nie mogliśmy spotkać kandydata z numerem 1 na liście. Byliśmy wszyscy oburzeni, bo odkłada się to według kalendarza tego kandydata, potem kandydat się nie pojawia. Tłumaczenie jest bardzo poważne. Ważne obowiązki rządowe nie pozwalają mi uczestniczyć. No to pytam, to po co jeszcze kolejne obowiązki wobec ludzi, wobec naszego regionu? Nie dosyć. Ale najbardziej to uważam, że obrażono wyborców takim zachowaniem, bo jednak wyborca ma prawo spotkać się również poprzez media i słyszeć, widzieć. No nie powiem już, bo może to wyglądać jak jakiś serwilizm, ale obrażono również lokalne media. A te lokalne media, drodzy Państwo, to są te, które są najbliżej władzy, najdokładniej widzą ręce władzy, najuważniej słyszą ich mowę, sposób myślenia. Ubliżono, uważam, również lokalnym mediom. Drodzy Państwo, powtórzę swoje trzy najważniejsze takie programowe idee. Temu regionowi potrzebny jest człowiek, czy w Sejmie, czy w Senacie, ale człowiek, który zna te realia. Ktoś, kto będzie mówił tym językiem, oddychał tym powietrzem i zna te klimaty. Drugie. Jeżeli w programach politycznych nie wywołamy specjalnego programu poprawy szans całej Polski Wschodniej, to jednak zapóźnienie nie będzie odrabiane. Stąd mój postulat. Będę szukał przyjaciół w parlamencie, żeby taki program rządowy wywołać. Program likwidujący rażące różnice w rozwoju, a zwłaszcza w infrastrukturze. Kolejne moje przesłanie kieruję do ludzi młodych. Jeśli nie zatrzymamy ludzi młodych poprzez przyjazne prawo, całe otoczenie społeczne, prawne i gospodarcze, to regionowi grozi wyludnienie. A to jest chyba największa strata, bo jeśli ktoś nawet wywiezie stąd kopaliny czy drewno przemysłowe, to jeszcze może wrócić w formie dobrego produktu. Natomiast jeżeli wyemigrują młodzi ludzie, to tracimy ten kapitał, który w tych ludziach zainwestowaliśmy od urodzenia po dorosłe życie. Trzeba to zatrzymać, ale można to tylko w wyniku zespolonych sił i zgody w państwie, że w państwie nie może być również dwie prędkości, jedna na lewo od Wisły, druga na prawo. Kolejnym przemyśleniem, nad którym chciałbym pracować, to przywrócić prorozwojowe relacje człowiek-przyroda. W tym regionie 40% ponad przestrzeni jest objęte różnymi formami ochrony. I okazuje się, że w wielu przypadkach jest to dzisiaj
czynnikiem stagnującym rozwój, a przynajmniej utrudniającym. Poprawne relacje powinny sprzyjać rozwojowi. Powtórzę, przywrócić prorozwojowe relacje człowiek-środowisko w tym regionie. Kolejne przemyślenie, do którego będę szukał sojuszników, być może nawet dalej niż w okręgu, dalej niż w kraju, to przywrócić dobre sąsiedztwo. Żadne bazy natowskie, żadne nowe jednostki wojskowe na wschodzie nie przywrócą komfortu i spokoju. Będą jedynie generować napięcie. To nie są już te czasy, kiedy pokój zabezpieczało się poprzez szykowanie wojny. Dzisiaj dobre sąsiedzkie stosunki z Białorusią, z okręgiem kaliningradzkim rosyjskim przełożą się na dobrostan w wielu, wielu rodzinach, w ich również portfelach, w budżetach samorządowych. Moi Państwo, i może kolejny i ostatni taki problem z grupy tych sztandarowych, nazwijmy, to odrobić te zapóźnienia infrastrukturalne, które czy w wyniku błędów, czy w wyniku niedopatrzeń ominęły nasz region. No, przypomnę tutaj chociażby katastrofalną decyzję, która po ustaleniu śladu Via Baltiki wyeliminowała obie obwodnice Grajewa. Proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji dzisiaj jest Grajewo. Co prawda Via Baltica przed Grajewem przejmie ruch i on pojedzie na północ, ale ten ruch z północy od Ełku, Olecka, Gołdapi, a ja wierzę od Kaliningradu za parę lat, ten ruch będzie się jednak przewalał przez Grajewo. No jest paradoksalna sytuacja. Prawie wszystkie wsie w okolicy Grajewa i miasteczka mają obwodnicę. No samo Grajewo jej nie ma. Czytam. Szczuczyn ma obwodnicę, Stawiski mają. Z drugiej strony Grajewo, z drugiej strony Grajewa. Wieś Barszcze ma, wieś Bargów ma. No kto wykreślił? Jeżeli będzie można, to zrobię wszystko, żeby przywrócić projektowanie tej obwodnicy. Moi Państwo, w kampanii stwierdziłem pewne dziwne zjawisko. W wyborach regionalnych, w okręgu jednomandatowym, cichym i spokojnym, z jednej strony pracuje kandydat i jego najbliżsi, po drugiej stronie pracuje cały rząd, cały parlament. No użyto chyba po tamtej stronie niewspółmiernych środków do tej sprawy. W dodatku leją się wielką rzeką obietnice. I daję Państwu słowo honoru, że jeśli będę w Senacie, to zgłoszę również taki żartobliwy pomysł, projekt. Opodatkować głupie obietnice. Może chociaż jedną dziurę budżetową by się załatało. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Jacek Piorunek, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja mam okazję po raz kolejny uczestniczyć w konferencjach prasowych organizowanych przez kandydata Mieczysława Bagińskiego i jego ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe. Przypomnę, że Platforma Obywatelska popiera kandydata Mieczysława Bagińskiego w tych wyborach i jest on naszym wspólnym kandydatem uzgodnionym. Jeśli dodamy do tego Nowoczesną i też inne komitety, to organizacje społeczne, to można powiedzieć, że potężna siła stoi za naszym kandydatem. Oczywiście funkcjonujemy w okręgu bardzo trudnym, typowo elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę Państwa, dotychczasowe doświadczenia tej kampanii wyborczej, ja miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach Mieczysława Bagińskiego, napawają optymizmem. Jeśli dodamy do tego to zaangażowanie polskiego rządu po drugiej stronie, razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który tak naprawdę razem z kandydatką jeździ za Mieczysławem Bagińskim, to powoduje, że
jest tam, ta aktywność powoduje, że prawdopodobnie sondaże i preferencje wyborcze mogą okazać się korzystne i pewnie się okażą korzystne dla Mieczysława Bagińskiego. Ja w to wierzę, chociaż podkreślam, że jest to okręg niezwykle trudny, wymagający naprawdę potężnej aktywności, nie tylko wyborczej, a ocenić kandydata powinniśmy i pewnie ludzie będą oceniać nie po tym, skąd kto go wozi czy jakim szyldem się posługuje, tylko po jego czynach. A z tych wszystkich kandydatów, którzy startują w wyborach do Senatu, tak naprawdę odpowiednimi czynami może na rzecz ziemi łomżyńskiej, ziemi suwalskiej, ziemi augustowskiej może poszczycić się tylko Mieczysław Bagiński, bo jest to człowiek, który kilkadziesiąt lat ciężko pracuje dla nas wszystkich. Ja już nie chcę powtarzać, bo za każdym razem mówię o tym, o tych projektach i europejskich, i nieeuropejskich, które realizowaliśmy na terenie ziemi łomżyńskiej. W tych wszystkich projektach swój udział ma Mieczysław Bagiński i robi to po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, bardziej komfortowo. I myślę, że na to przede wszystkim ludzie powinni zwracać uwagę i przez ten pryzmat kilkudziesięciu lat ciężkiej pracy Mieczysława ocenić. Ja na końcu chciałbym się zwrócić do elektoratu, do sympatyków Platformy Obywatelskiej, którzy zamierzają wziąć udział w tych wyborach i tych, którzy myślą o tym, a niekoniecznie chcą, albo planują coś innego. Idźcie wszyscy Państwo w dniu 6 marca, zagłosujcie na Mieczysława Bagińskiego. Szanowni Państwo, coś ciekawego. Wczoraj w Suwałkach na konferencji jeden z dziennikarzy pyta mnie tak, jak to jest, panie Bagiński? Jeden z naszych kolegów dziennikarzy przystawił mikrofon pani premier Ewie Kopacz, a za chwilę pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i one nie znały pańskiego nazwiska. Jedna ruszyła ramionami podobno, druga powiedziała, że no wie, ale nie chce zniekształcać nazwiska, to się powstrzyma. Czy pan nie jest obrażony na ten stan? Nie, mnie ten stan raduje. O senatorze w okręgu suwalsko-łomżyńskim mają wiedzieć aż wszyscy święci w Warszawie i Brukseli? Nie. Mnie to nie przeraża, że one nie wiedzą. Ale wiedzą wszyscy obok mnie. Wiedzą w strukturach białostockich, w strukturach łomżyńskich wszyscy. I wydaje mi się, że to jest chyba poprawna praktyka. O kandydacie mają wiedzieć i go znać, rozpoznawać w tłumie, w tysiącach ludzie tutaj, a niekoniecznie pani premier czy tam pani marszałek Sejmu. Poznają, jak złożę ślubowanie. Dziękuję bardzo. I właśnie w nawiązaniu do tej ostatniej wypowiedzi... A ślubowanie złożę w mundurze strażackim, bo obiecałem truchom strażakom, że tak będzie. Jestem honorowym członkiem Straży Pożarnych, OSP Szczuczyn i w tym mundurze będę ślubował. Będę jednocześnie w łączności z 700 tysiącami druhów strażaków w całej Polsce. Tak mi dopomóż Bóg. Okazuje się, że te wybory, aczkolwiek rzeczywiście lokalne, uzupełniające w okręgu wyborczym numer 59, mają wymiar nieco szerszy, wymiar ogólnokrajowy, bo prezes Kaczyński niejednokrotnie w swoich wypowiedziach podkreśla, że te wybory będą testem i wyrazem poparcia do tego, co obecnie robi parlament, rząd, prezydent. Czy rzeczywiście taka jest powszechna akceptacja to, co się teraz dzieje? Ja nie będę tu rozwijał szeroko, ale nawet w środowisku wiejskim. Pierwszy raz od chwili uruchomienia dopłat dla rolników te dopłaty są tak spóźnione. Nie wiadomo, kiedy będą zrealizowane. Skąd to się wzięło? No, oczywiście wiadomo.
jeśli się kierowniczo kadrę jednocześnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wymieniło, więc funkcjonowanie tej instytucji zostało zachwiane. Druga sprawa, rząd już przyjął nową ustawę o obrocie ziemią. Taką ustawę uchwalił już poprzedni parlament i ta ustawa była zdecydowanie lepsza. Jaka ta będzie do końca, trudno powiedzieć, bo jeszcze dopiero rząd przyjął, parlament ją będzie przyjmował. Ale z tego, co już przyjęte, to ta ustawa, można powiedzieć, jest zła. To ta ustawa w wielu wypadkach będzie ograniczać możliwości prowadzenia obrotu ziemią i gospodarowania. Czy to się podoba? Dziedziczenia. Tak. I czy to rzeczywiście za tym mamy się opowiedzieć i to akceptować? Proszę wziąć to pod uwagę. Wybory są niesamowicie ważne, jeśli chodzi o uczestnictwo. Każdy głos wyborcy się mocno liczy, zwłaszcza w tych wyborach. Ja jestem tym przykładem, że w 2001 roku wygrałem mandat poselski różnicą 10 głosów. Więc można powiedzieć, że każdy głos jest wartościowy. Stąd też zachęcam do uczestnictwa w tych wyborach. A jeśli, nawiązując do tej wypowiedzi, co już mówiłem, że jest to test poparcia dla obecnych poczynań rządu, jeśli wygra kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, to jest teraz taka sytuacja się wytworzyła, że jest 6 kandydatów. Wszelkie sondaże i rozeznanie w terenie wskazuje na to, że 2 jest głównych kandydatów. I z całym szacunkiem do pozostałych kandydatów. I nawet wyborcy, którzy popatrzyli na wczorajszą debatę, niektórzy kandydaci może zaskarbili jakieś łaskę poparcia, to trzeba to sobie zdawać sprawę, że jeśli się nie odda głosu na tego poważnego kontrkandydata pani Anny Marii Anders, to rozproszone głosy, inne głosy na innych kandydatów są głosy jak gdyby tożsamymi do poparcia kandydata PiS-u. Stąd też zachęcam po pierwsze do pójścia do głosowania, to jest zasadnicza sprawa, i dokonanie mądrego wyboru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kampania tak naprawdę na ostatniej prostej, ale to już też czas na rozmyślania, co będzie później. Czy chcemy mieć senatora, który będzie faktycznie ambasadorem naszego regionu, czy zagłosujemy na osobę, która powie, że ona będzie spotykać się z Polonią. To jest bardzo łatwe wytłumaczenie, bo gdzie się nie pojedzie na świecie, Polonię wszędzie się spotka i zawsze można powiedzieć, że reprezentuje interesy Polonii. Natomiast wiadomo, w kampanii wszyscy kandydaci bardzo chętnie się spotykają z wszystkimi wyborcami, przemierzają tysiące kilometrów, żeby uścisnąć jak najwięcej rąk, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Tylko odpowiedzmy sobie wszyscy uczciwie na pytanie, jaki będzie wybrany senator. Czy wtedy znajdzie czas na spotkanie się właśnie z tymi lokalnymi strukturami, z działaczami, którzy zechcą, po prostu ze społeczeństwem, które zechce zgłosić swoje problemy i o nich rozmawiać. Czy to będzie tak, że będzie biuro senatora, a senator nie będzie miał czasu, żeby się spotkać, bo zawsze są ważne i ważniejsze obowiązki, ale chyba w tym jest rzecz, żeby senator miał najwięcej czasu i chęci działania na rzecz lokalnej społeczności, tych, którzy go poprą i wybiorą w tych wyborach. Dziękuję i bardzo proszę. Jeszcze jedno zdanie i naprawdę będziemy prosić o pytania. Ja zwracam się do wszystkich, którzy słuchają Ewangelii Świętej. Jeden z ewangelistów opisał takie zdarzenie. Jezus zaczął nauczanie i to życie publiczne i przyszedł do swoich.
Czy Państwo pamiętają, co zapisał ten ewangelista na końcu? A swoi go nie przyjęli. Jak to? Syn cieśli będzie tutaj inny jak my? Jakiś, prawda, sławny, ważny? Nie przyjęli. Ja natomiast zwracam się do wszystkich, z którymi się w życiu spotkałem. Przychodzę do swoich. Przyjmijcie mnie. Kolejny raz.